Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w dniu kolejnym i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki. Deadline. Przeżyj ten rok, jakby miał być Twoim ostatnim. Jest to autorka bestsellerowej książki Pieprzyć to, którą też już Wam miałam okazję zrecenzować. Słuchajcie, odnośnie tej książki, jakbym miała ją oceniać, ocenię ją w skali 4/5. Szczerze powiedziawszy, troszeczkę czegoś więcej chyba spodziewałam się po tej książce, chociaż nie jest ona jakaś, wiecie, zła, tragiczna, ale czegoś tak bym powiedziała, no czegoś jednak więcej się spodziewałam. Słuchajcie, książka pokazuje, że nie należy bać się podejmowania decyzji. Fajnie też, że można sobie samemu odpowiedzieć na pewne pytania. Autorka w pewnym momencie zadaje na przykład jakieś pytanie i daje Ci czas do namysłu. To nie jest tak, że tę książkę czytasz, ją czyta się szybko. Czyta się szybko, płynnie, ale też są takie momenty, że zatrzymujesz się, odpowiadasz właśnie na te pytania albo zastanawiasz się, jak Ty byś w tej sytuacji postąpił. Ja czasami mam tak też przy innych książkach, ale ta jest taka szczególna, bo tutaj właśnie autorka podaje konkretny dzień, miesiąc, rok, kiedy jej życie się skończy, kiedy umrze. I od momentu, tak jakby dzisiaj powiedzmy, do ona podaje do lutego, to uświadamia sobie, że właśnie nie ma sensu, nie wiem, blokować się w jakiś sposób, albo mówić, tego nie wypada, albo, nie wiem, jestem za stara. No ja tak mam z niektórymi rzeczami, gdzie potrafię sobie powiedzieć na przykład właśnie w moim wieku już mi nie wypada, albo na pewno się nie uda, no bo już mam swoje lata i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, tutaj właśnie też na koniec książki zaraz coś Wam powiem. Żeby autorka właśnie pokazuje, żeby iść przed siebie. O, widzę, że mi opryszczka pękła, a z góry przepraszam. Żeby iść przed siebie, żeby nie bać się. Chociaż powiem Wam, że ja na początku właśnie, jak zobaczyłam tę książkę i mniej więcej opis, co tam jest, to byłam jej bardzo, bardzo ciekawa, jak właśnie przedstawi to autorka. Teraz ja już to wiem i w międzyczasie, zanim przyszła książka, ja też zastanawiałam się, jak ja bym przeżyła, powiedzmy, ten rok, jeżeli ustaliłabym sobie, że zostaje mi rok życia. Czy bałabym się podjąć pewnych rzeczy, czy bałabym się komuś coś powiedzieć, żeby go na przykład, nie wiem, no cokolwiek. Czy powiedziałabym komuś coś, nawet jeżeli miałoby go to urazić? Czy powiedziałabym komuś coś, co miałoby sprawić, że mi zrobi się na przykład przykro? Szczerze powiedziawszy, nie znam odpowiedzi na te pytania. No może nie do końca. Znam. No ale to jest takie gdyby, takie powiedzenie właśnie gdyby. A może ten ktoś zareaguje tak albo tak. Ale tak naprawdę my tego nie wiemy, dopóki nie zadamy pytania albo nie powiemy czegoś. I tak jest też prawda. I tutaj właśnie autorka uświadamia nam, że trzeba iść do przodu, że trzeba żyć pełnią życia i w momencie, kiedy już jest ta data jej śmierci,
najlepsze podobało mi się właśnie to, że mieli przeżyć walentynki, ponieważ nigdy z mężem nie przeżywali walentynek, nigdy nie świętowali tego i powiedziała sobie, że właśnie te ostatnie chciałaby przeżyć i chciałaby jakoś tak świętować, celebrować, gdy wcześniej tego nie robiła. I wyobraźcie sobie, że ona przeżyła ten rok, a walentynek i tak nie obchodzili, nie uczcili tego dnia, pomimo tego, że gdzieś tam sobie to właśnie założyła. Powiem wam, że z jednej strony jest to taka książka właśnie dająca do myślenia, z drugiej była mi, dla mnie momentami ciężka pod tym względem, że właśnie jak autorka w pewnym momencie pisała, zadaj sobie to pytanie, czy to byś zrobiła tak, czy tak, to momentami powiem wam, że ja się zawieszałam i nie byłam w stanie jak gdyby powiedzieć, odpowiedzieć sama sobie. Bo co innego tak naprawdę, słuchajcie, kiedy wiem, że zostało mi, nie wiem, pół roku życia, dajmy na to. I mam to, wiecie, gdzieś tam czarno na białym, to człowiek troszeczkę, chociaż no też nie umiem tego stwierdzić, no bo nigdy nie byłam w takiej sytuacji, nie jestem w takiej sytuacji, więc ciężko coś takiego jest tak naprawdę przeżyć i stwierdzić, czy ja bym inaczej się zachowywała, wiedząc, że zostało mi niewiele czasu. Na pewno troszeczkę z tej książki ściągnę, że tak powiem, i gdzieś tam swoim życiem pokieruję w taką stronę, żeby też było mi dobrze, a nie tylko wszystkim i dogadzać wszystkim i tak dalej, bo to nie o to w życiu chodzi. Pokazuje też ta książka, żeby znaleźć czas dla siebie, żeby mieć ten czas dla siebie, a nie tylko dla domowników, czy dla dzieci, czy dla rodziny. Oczywiście wszyscy gdzieś tam dookoła ciebie są ważni, ale ty też jesteś ważna. I ja wam muszę powiedzieć, że ja mam z tym ogromny problem. Ogromny, naprawdę, słuchajcie, gdzieś tam powoli uczę się tego, żeby siebie stawiać na pierwszym miejscu. Nie rodzinę, nie dzieci, nie, wiecie, tylko siebie. Ja tego nie umiem. Poważnie mówię wam, że ja tego nie umiem. Zrobić coś tylko i wyłącznie dla siebie, pod siebie. Nieważne, że tam komuś będzie smutno, że na przykład, nie wiem, ja sobie coś kupiłam, ja coś sobie zjadłam, a ty nie dostaniesz i mam to w nosie. Ja jestem taka, że jeżeli coś takiego bym zrobiła, to za chwilę albo tej osobie drugiej dam, kupię nowe, albo zrobię. Po prostu ja lubię być dla kogoś. Z wiekiem niestety to się troszeczkę przekłada z niekorzyścią na moją stronę i ja to coraz bardziej odczuwam, ale muszę wam powiedzieć, że no uczę się cały czas. Mam 41 lat i uczę się cały czas tego, żeby zacząć dbać o swoją osobę i myśleć tylko i wyłącznie o sobie. Możecie też napisać mi w komentarzu, czy jeżeli wy wiedzielibyście, albo czy bylibyście w stanie powiedzieć sobie, nie wiem, zostaje mi rok życia i dajmy na to, też wpisujecie sobie gdzieś tam w kalendarzu jakąś datę i co przez ten czas się zmieni i na przykład za rok zaglądacie do kalendarza i patrzycie, co przez ten czas udało wam się zrobić, zmienić, dokonać. Jestem ciekawa, czy takich osób jest dużo, które potrafiłyby właśnie podjąć się takiego, bo to jest dla mnie to jest wyzwanie, słuchajcie. Zapisać sobie jakąś datę mojej śmierci i przeżywać dzień po dniu, tak jakby już ten dzień, wiecie, miał się nie powtórzyć, już coraz bliżej byłby mój koniec. Ja na przykład teraz odliczam sobie do świąt, do Wigilii.
I zaczęłam od 100 dni. Już teraz mamy 60 chyba 5, czy ile dni, już teraz nie pamiętam, nie chcę skłamać, a mam kalendarz gdzieś indziej, więc już teraz nie będę podchodziła, ale patrząc na to, że te 100 dni było całkiem niedawno, a już mamy 60, to już mi daje, tak wiecie, na głowę, że o kurde, jak ten czas zapierdziela. Więc wpisanie swojej daty śmierci i przeżywanie tego ostatniego swojego roku uważam, że może być trudne. Nie wiem, czy ja się podejmę czegoś takiego, szczerze powiedziawszy. No może być to trudna taka, wiecie, decyzja. A nawet jeżeli bym się tego podjęła, to chyba nie powiedziałabym wam tego wprost, w sensie, że nie wiem, od jutra robię eksperyment. Moja data odejścia to jest, powiedzmy, nie wiem, lipiec 2025. I co przez ten czas się będzie u mnie działo. Nie wiem, czy umiałabym tak zrobić właśnie, ale jeżeli bym się nawet podjęła takiego wyzwania, mówię, dla mnie to jest wyzwanie przeżywać ten rok, bo ja wiem, jak dni uciekają. Ale wy możecie właśnie dać w komentarzu znać, czy bylibyście w stanie podjąć się takiego wyzwania, czy myśleliście kiedyś może o tym, co by było, gdyby byście dowiedzieli się, że właśnie zostało wam tyle czy tyle czasu. Bo tu nie chodzi też o to, że rok czasu, bo może być i krócej. Czy, nie wiem właśnie, nie balibyście mówić się komuś czegoś, co wcześniej byście nawet nie pomyśleli, że możecie tej osobie powiedzieć. Albo zrobilibyście coś, co wcześniej uważaliście, że wam nie wypada, że to nie jest stosowne i tak dalej, a teraz mielibyście wszystko głęboko w czterech literach. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii, waszego zdania i tego, co wy o tym sądzicie. Ja ogólnie przeczytałam tą książkę, ale tak jak mówię, momentami była dla mnie trudna, ale nie tyle trudna czy ciężka pod względem, że się ją źle czytało, bo ją się naprawdę bardzo dobrze, powtórzę, czytało i dosyć szybko, ale momentami zawieszałam się naprawdę i to takie było. Potrafiłam się zawiesić, odłożyłam książkę i wróciłam do niej na przykład na następny dzień. Bo gdzieś tam trawiłam coś, co właśnie autorka, powiedzmy, zadała pytanie, albo ona opisała swoją jakąś tam historię i ja na przykład się z nią utożsamiłam. Zresztą widać po mnie nawet, że ciężko mi jest opisać tę książkę, moje wrażenia z jej przeczytania. Ciekawe doświadczenie. Ciekawe i naprawdę zastanawiam się, czy podjąć się takiego wyzwania. Kurczę, to jest z jednej strony ciężkie, z drugiej interesujące. I tu właśnie w momencie, kiedy mówię, że nie wiem, czy podjęłabym się, to jest właśnie tak, jak tutaj autorka pisze. Także, kochani, dajcie znać, czy w ogóle ktokolwiek z was czytał tę książkę, czy mieliście do czynienia w ogóle z tą autorką. I cóż, ja życzę wam wszystkiego dobrego, udanego nowego tygodnia, bo pewnie zaraz wstawię filmik, a mamy niedzielę, więc pewnie go wstawię i dalej będę myślała, czy mam podjąć się tego wyzwania. Ciężkie. Ciężki orzech do zgryzienia. To jeszcze raz, kochani, ja życzę wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo zdrówka i cóż, i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa.